kto za tym wszystkim stoi i kto jest autorem tych pomysłów. No, no jest już wspomniany wyżej jeden centralny autor i zawiadowca tej akcji i to jest osobisty nieprzyjaciel Pana Boga. Diabeł jest mordercą. Jest mordercą. I on po prostu bardzo stara się jak największą liczbę ludzi zaangażować w swój proceder. Jak największą część ludzkości stara się uczynić albo bezpośrednimi uczestnikami, albo przynajmniej biernymi obserwatorami morderstwa. Stara się nas wciągnąć w zabójstwo, ponieważ to jest ostateczny cel jego działania. Dąży on do zniszczenia ludzkości jako takiej, no i robi to po kolei, systematycznie, po jednym, prawda? Stara się mordować, no a oczywiście jako istota bezcielesna musi mieć ludzkich wykonawców, prawda? To jest ten plus ujemny i plus dodatni, że musi zaangażować do tego ludzi. No i kogo angażuje? Angażuje zawsze całą szajkę. Musi być pomysłodawca, który nie jest zawsze tożsamy z fundatorem. Pomysłodawca szuka fundatora, szuka kogoś, kto by zainwestował. No to w filmie Eugenika W imię postępu o tym właśnie jest mowa, że są szaleni naukowcy, ale nawet najbardziej szalony doktor Frankenstein, jak wyprodukuje w piwnicy u siebie, podszywa z odpadków z kubła wyjętych jakiegoś potwora, no to jak jest jeden doktor Frankenstein, to ten jeden potwór dokona zniszczeń, ale na jakąś przewidywalną skalę, prawda? To nie będzie zagłada totalna. Dlatego doktor Frankenstein potrzebuje fundatora, który mu umożliwi produkcję seryjną potworów, żeby je wypuszczać na świat. Czyli potrzebuje mecenasa, czyli potrzebuje człowieka z pieniędzmi. Ale oni obydwaj, i doktor szalony naukowiec, i człowiek z pieniędzmi, i finansista, fundator, oni potrzebują jeszcze trzeciego do spółki, to znaczy potrzebują polityka. Potrzebują kogoś, kto ich pomysły, ich zasady podniesie do rangi prawa, zalegalizuje. Prawda? A więc z jednej strony ludzie, którzy, no jak na przykład pan doktor Szamatowicz z Białegostoku, ojciec polskiego in vitro, notabene wcześniej także funkcjonariusz partyjny w tym Białymstoku, bez czego nie miałby możliwości uprawiania tej dyscypliny medyczno-zootechnicznej. Pan doktor Szamatowicz, on miał błysk w oku, kiedy opowiadał o tym, że właśnie medycyna współczesna doprowadzi do hodowania osobników, którzy będą dawcami części zamiennych do przeszczepów. Prawda? On mi to wyraźnie powiedział i miał błysk w oku, błysk doktora Frankensteina, kogoś, kto się cieszy, że takie szerokie perspektywy się przed medycyną otwierają, że będziemy mogli właśnie. Pamiętacie Państwo taka piosenka w 70-tych latach w telewizji pokazali, prawda, że jednemu psu gdzieś w Azji można przyszyć łeb od świni, więc teraz ten łeb od świni chcą przyszywać człowiekowi i się na to cieszą. No ale właśnie potrzebna jest takiemu panu doktorowi, który jest przejęty szczerze, ideowo jest przejęty swoim projektem, potrzebne jest finansowanie i potrzebne jest zabezpieczenie polityczne, no bo politycy mogą posłać policjantów, żeby bronili tych klinik, czy tych, w których się dokonuje takich eksperymentów, żeby bronili przed reakcją normalsów. A zatem szajka. Trzech partnerów potrzeba do takiej spółki. No a czy jest nadreprezentacja Żydów w tym przemyśle? Cóż, myślę, że jest. Tak, myślę, że jest nadreprezentacja, statystycznie rzecz ujmując, właśnie tak jest, ale chwała Bogu, każdy się nawrócić może. Nawrócił się na normalność i uczciwość doktor Nathanson.
nie wiadomo, czy zdążył się nawrócić pan doktor Morgenthaler, to Pan Bóg jeden wie. Opowiadam o tym w filmie, to znaczy opowiadają inni, a ja ich głosy Państwu tutaj odtwarzam. No tak, jest taki problem, że etyka Talmudu jest etyką sytuacyjną, prawda? Nie jest etyką bezwzględną, nie jest to system moralny, który obowiązuje niezależnie od okoliczności i względem każdego bliźniego, ponieważ nie każdy jest bliźnim. Dla wyznawcy prawowiernego religii mojżeszowej bliźnim jest współplemieniec. Współplemieniec. Natomiast osoby, które należą do innego plemienia, nie są pełnowartościowymi ludźmi. Tego naucza Talmud i to powtarzają ludzie biegli w tym piśmie, a za naszych czasów głośno powtórzył to jeden z liderów religijnych państwa położonego w Palestynie, zmarły w zeszłym roku rabin Owadia Yosef. Spopularyzowana została taka jego wypowiedź: goje jak zwierzęta od tego są, żeby służyć Żydom. No i niektórzy tam się pooburzali, zgoła niepotrzebnie się oburzali, bo w tym nie było nic nowego. Nic nowego. Pan rabin Owadia Yosef, niech mu ziemia lekką będzie, po prostu powiedział to, co tradycja jego wyznania przekazuje z pokolenia w pokolenie przez lat już, no właśnie, 2000, bo tak sięga głęboko tradycja judaizmu talmudycznego, oczywiście z korzeniami faryzyjskimi jeszcze wcześniej. A zatem ktoś, kto do naszego plemienia nie należy, nie jest człowiekiem, należy do świata przyrody ożywionej, ale nie jest takim samym człowiekiem i nie jest w związku z tym tyle samo wart, co ktoś, kto do naszego plemienia należy. Państwo wiecie, że Talmud bardzo wyraźnie to rozróżnia. Tam właśnie na przykład księgi talmudyczne dzielą się generalnie na dwie kategorie. Księgi Halachy i księgi Haggady. Haggada, czyli narracja historyczna, czyli opowieści, tak, baśnie, których sens jest taki, że no właśnie, czytelnik buduje w sobie wiarę w to, że sprawa narodu wybranego jest słuszna. Natomiast księgi Haggady, księgi Halachy roztrząsają rozmaite dylematy prawne. Księgi Halachy odpowiadają prawowiernemu Żydowi na pytanie, co ma on czynić w rozmaitych przypadkach. No i wśród tych kazusów jest na przykład taki kazus, czy należy goja tonącego ratować w szabat. Prawda? Czy należy? I mędrcy dawnych wieków odpowiadają, że owszem, należy tonącego goja, gdyby nie ratowanie go mogło zaszkodzić Żydom. Prawda? Takie to są nauki, taka to jest etyka sytuacyjna, a zatem nie dziwota, że na gruncie takiej tradycji mogły się zrodzić przypadki pewnej, jakby to powiedzieć, nieoględności czy nawet bezwzględności w postępowaniu z ludami, które do naszego plemienia nie należą.